Mariusz, będziemy mierzyć 100-200? Nie, bo szkoda samochodu. Mariusz! Zobacz, tu mam Race Logica. Szkoda auta. Nie szkoda. Niech nowy właściciel sobie. Zmierzymy, co? Wystarczy mi wykres na hamowni. Jest seria i wystarczy. A 0 100? To powinien koło 6 robić. Ale czy zmierzymy? Co nie. Ile powinien robić, to wiesz. Zmierzymy. Ja wezmę Race Logica i się zobaczy. Pomiary 0 100 z Mariuszem to jest taki jedynka. Do 3000 obrotów. Luz. Mariusz, co ty robisz? Patrz, się podnosi mimo BMW-kowych progów. Mariusz, chodzisz trochę na siłownię? Teraz nie. Teraz chodzę na rehabilitację. Na rehabilitację. Po tym, jak mnie zrzuciłeś ze schodów. A da się zrehabilitować dupę? Mariusz, czemu ty chcesz sprzedać tego kompakta? Bo nim nie jeżdżę, bo mi go szkoda. A czym jeździsz? Passatem tamtym. Kurde, właśnie, na warsztacie są dwa samochody, to są dwa samochody Mariusza. Patrzcie, Mariusz zbudował sobie, obadajcie, zaraz wam przedstawię historię całą. Mariusz zbudował sobie zajebistego kompakta z 3-litrową benzyną, seryjną, zdrową, zadbaną, z hamulcami, zawieszeniem porządnym, bo to Bilstein siedzi z tego, co kojarzę. I patrzcie, zbudował tego kompakta po to, żeby jeździć Passatem, w którym do wymiany jest nagrzewnica. Mariusz? Lubię wyzwania. Mariusz, weź ty może jakimś zostań trenerem personalnym. I co mam zobaczyć tutaj w tej BMW? Szczerze, tu nie ma za bardzo co patrzeć. Silnik suchutki, cały uszczelniony, nowe panewki. Chcesz to sprzedać w takim stanie tutaj? Sam mi to obiłeś. Oto ty zrobiłeś. Ostatnio. Bo wsiadłeś grubasie do samochodu. Ty prowadziłeś, ty uszkodziłeś. A było na krawężniku. Pokaż, co tu jest z spodu, dzieciaku. A cóż? Silnik? Silnik, słuchaj. Tutaj nowy cały ten, klima działa, wszystko działa. No a przy takim swapie to chłodnicę ty zmieniałeś, czy została z... Bo co tu oryginalnie się działo? Tu się działo 1.8. Czyli to jest oryginalnie 1.8 tak, kompakt. 1.8 kompakt, tylko tak. Chłodnica niezależnie od wersji jest ta sama, dopiero M3 ma inną, ale to nie zmienia faktu, że jest nówka chłodnica założona. Jest nowa chłodnica, jest nowy osprzęt. Trzeba skorygować. Nowe rolki i tak dalej. Bo to za dużo wydaje na te kwoty. Nowe termostaty, oczywiście stabilizator z M-Technika, gruby. Zresztą musiał pójść inny, bo to jest sześciocylindrowy teraz silnik. E3 śmieciu też jak się robiło swapa trzeba było. No wiadomo, z tyłu tak, poliuretany fioletowe. Geometria wszystko ładnie wygląda. A co to znaczy, że fioletowe to lepsze? Najtwardsze. Teraz tak, całe zawieszenie przed tyłu na grubej ladze Bilstein B14. No to mi się podoba, no. Niech ci będzie już, trudno. To jest spokojnie. Niech stracę. Całe hamulce z 3.0, przód i tył. Z nowymi zaciskami. On stoi dużo, no trochę trzeba by nim pojeździć. O, patrzcie, teraz patrzcie na to, wyciera tylko. Wyciera, żebym ja nie nagrał, że są wycieki. Nie. Mariusz, co wytarłeś, przyznawaj się. Patrzę, bo zmieniałem olej w skrzyni ostatniej, korek zlewowy jeszcze trochę się... Tak, Ty myślisz, że ty nas oszukasz? Się zapocił lekko. Widzów nie oszukasz, widzowie, oni się znają, oni wiedzą lepiej od ciebie. Tak. Ty rano wstałeś, to nie wiedziałeś tego, co oni już wiedzieli. No dobrze. O tobie. No. Cóż. Tutaj. Podłużnica. Z ilu ta podłużnica części była spawana? A z ilu chcesz? Z 5. To coś jak z przebiegiem do ustalenia. Jaki cen? O, wydeszek, zobacz jaki elegancki. Mariusz. Ty, a tu turbo napisane jest na wydechu, a tam jest turbo sprężarka? Mimo. Już oszukuję ludzi. Błąd, to jest wprowadzanie kupującego w błąd. Bo pracuje u ciebie, to chyba normalny, tak? Jaki tu jest dyfar? Otwarty, oryginalny. No tak, jak się jeździ na co dzień Passatem, to po co komu szpera? To dużo wyjaśnia. No, czyli 2,93, czyli napęd od 3.0 w pełni. Kupił Max Gira, przemalował na żółto. Tak. I udaje, że to bile.
Debile. Debile. Tchebile. No cóż, no trochę. Hamulce zardzewiały. No jak ja nie jeżdżę. No dobra, to nie ma ręcznego, co nie i czemu tego ręcznego nie ma, co tu trzeba zrobić, żeby był? Albo przerabiać całe zwrotnice. Bo są założone tarczobędy z... 3.0. Z 3.0. I tam są inne zwrotnice, bo tu jakby wał, dyfer, skrzynia jest 3.0, nowe sprzęgło. A zwrotnice są nie z 3.0. A półosie są z 1.8 i cała reszta tu na napędu jest 1.8, tylko że tyle co ja upalałem, to nawet nie zauważyłem różnicy. Czyli trzeba by przerobić tarcze kotwiczne jakby w zwrotnicach, żeby tak pasowały albo szczęki, tak? Albo tarcze kotwiczne przerobić, albo całe przerabiać. No cóż, no. Tu jest. Jakbym nim jeździł, to... Ogólnie zdrowy samochód, no. No blacharstwo jest okej. Okay. No wiadomo, belka typowy problem ich. Nie jest jeszcze przeżarta. Nie jest jeszcze mocno zgniła tutaj. To co do nas przyjeżdża, to jest na wylot niekiedy. Zresztą tu masz, no tu masz progi, tak? Zobacz, progi w ogóle jeszcze nie są ruszone. No jest tak powierzchowna, no to tyle co nic jak na takiego gruza. No masz progi. Boże, on to mówi tak, jak to bym ja miał kupować. Miałeś to kupić ode mnie i zrezygnowałeś. No obiecywał, no obiecywał i rozwaliłeś mi przedni zderzak, po czym stwierdziłeś, że jednak go nie kupisz. No to prawda, tak było. Ale to jego wina, bo to wsiadł do samochodu, on stał na krawężniku i o. A że jest grubasem, to od razu samochód obsiadł. Tu regulatorek ciśnienia. Ten filtr paliwa jest 3 litrówki? Czy tak. On jest taki sam w tym? Ale on jest 3.0, tak co by się nie działo. Przełożony jest. A skrzynia biegów jaka jest? Duży ZF, czyli z 3.0 oryginał. Mm-hmm. Więc i wał jest 3.0, wybierak jest świeżo zregenerowany na częściach z ASO. Mm-hmm. Nowe sprzęgło jest. A kolektory wydechowe jakie są? M52. Czyli takie te barany jakby. Znaczy no z M52, bo one pasują zamiennie, a reszta wydechu to jak widziałeś różnie. Masz, że jest katalizator? Były 4, nie ma żadnego. Nie ma katalizatora? Nie. To ja nie jestem zainteresowany. Dlatego nie chciałeś go kupić. Kończymy to nagrywanie. 3.0 M54B30. A to dobry silnik ten 3.0? Teraz już tak. Jest nowa odma z ASO. Są wymienione panewki zapobiegawczo. Posprawdzane są wszystkie inne rzeczy w tym silniku. Uszczelniony cały silnik, nowy termostat. Był na hamowni. Tam wykres mam na 230,2 konia mechanicznego. Tak, ja miałbym w to uwierzyć wszystko. Krzysiek, po co ty to nagrywasz w takim razie? Nie, ale mam wykres hamowni. I cóż, jestem upośledzony i miałem wcześniej odwrotnie założoną rozpórkę, bo myślałem, że ma być odwrotnie. Temu mam odwrotnie naklejkę. O! A odwrotnie była założona, czy jak tym wgięciem w dół, tak? Nie aż tak. Tym wzmocnieniem w tę stronę, dlatego mam lekko plus podcięty, bo nie chciało wejść. A kurde, dobrze. Ale akumulator to trzeba zrobić, relokację do bagażnika. No jak ktoś będzie chciał sobie latać czy coś, to tak, no. Do jazdy na co dzień przy tej mocy jakoś tam, to nie jest tak źle z tym rozkładem mas, naprawdę. Chyba spadnie. A te naklejki to ty naklejałeś? Tak. Wszystkie? Tak. To co to znaczy? Nie wiem, po prostu leżałem w tym, w biurze to sobie zabierałem. Zabrałeś moje naklejki? No. Ja te naklejki zbierałem. I jak tu się sprawdza, czy silnik jest dobry? A wiem, tak jak robią z wioski przyjeżdżają samochód kupić, to tak robią, korek odkręcają. Boże święty, ręka mi się spociła. O, kurwa, do remontu. Do remontu jest silnik, Mariusz. Tak? Tak, do remontu. No to dobra, to nie było tematu. Do remontu jest. O, tu jeszcze wykręcają. O, kurde, ale dym, ale leci dym. Nie. Mówi,
No, żonka cielaka będzie musieli sprzedać, żeby kupić ten samochód tutaj taki ładny. Znaczy ładny, to jest nadal kompakt. Ale nie, w miarę kompakt. Szybki. Kompakt jest bardzo ładny. Boże. Nie, ładnie, fajnie pracuje. Równiutko. Szmarek tylko idzie, nie? To co, jedziemy, Mariuszek, pojeździmy troszeczkę, zobaczymy jak chodzi, zmierzymy 0-100, 100-200, 100-150. Chwilę nam zejdzie dojechać do Berlina. Nagram tylko kompakta z zewnątrz. Zaraz go przetestujemy, to się może okazać, że już nie będzie czego nagrywać. Że kompakt zostanie skasowany. Ja nie będę go nadużywać. Aj tam, może dasz się ponieść emocjom? Nie. Mariuszku. A daj mu do odciny. Nie. No patrzcie jak, no weź daj do odciny, no nie żałuj, mogę dzieciaku. Mogę go trochę tylko. Wiecie, on dał do 3000. No weź. O, teraz do 5 było. To było 5. No to teraz odcineczka jeszcze tylko, tak szybciutko. On jeszcze zimny. Nie jest zimny już. No zobacz, ma połowę tutaj. W połowie ma tu. W połowie jest kreseczka. No we. Ma mój szacunek. Test klameczki minus 1. Ty wiesz, że duża była różnica w poziomie jakości plastików między kompaktem a kupetą? Można naprawdę? Się zdziwić. Ale dzięki temu o wiele mniej waży. Tak? No, 5 zł znalazłem. Czyli kompakt i kupę inaczej wykonane są? Znaczy desko rozdzielcze nie. Ale już na przykład tył cały to tak. O, Mariusz, fajne, skąd masz? To jesteś fanem może tego kanału na YouTubie? Profesor Chris? Codziennie przedstawiam sobie oglądasz filmiki profesora Chrisa? Dawali za darmo, to wziąłem. Tylko frajer by nie skorzystał. I Mariusz, powiedz, jak wykorzystać w trybie miejskim potencjał takiego 3-litrowego silnika 230-konnego? Ja nie wykorzystuję, więc się nie wypowiem. To jest właśnie moja jazda na co dzień. Dlatego też szkoda mi tego silnika, bo się chłopak w ogóle nie rozwija. Ale te popsy to Adrian zrobił, co? Przy hamowaniu silnikiem. Puf, 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 puf. To no. Jest tuner. To jest tuner. Szalony tuner to jest. Ten nasz Adrianek. No. Jak się włącza klimatyzację, żeby była? O kurde. Ale z ciekawostek mogę powiedzieć, że pełna ESP działa nadal fajnie. Wszystko działa, ESR, ESP i tak dalej. Całą elektronikę, całe sterowanie jest w porządku. No z licznikami co zrobiłeś, jak był swap? Nic, one są chyba są przeprogramowane z 4 do 6. Wystarczyło przeprogramować. Boże, kiedyś się swapy robiło, to było trudniej. Fajnie ale, czasu do czasu wsiąść i pojeździć. Ale przynajmniej w Passacie wykorzystujesz 100% mocy. 110, bo wyje jak nie wiem co. Mariusz mówi, że kompakt jest cichy na wolnych obrotach. No bo jest cichy. A to nieprawda, bo tak naprawdę tu mu zgasł, a teraz go szybko odpalił. Chce nas wszystkich oszukać. Dobra, Mariusz, jak ile to kosztował Cię ten swap, to wszystko po kolei? Jak ostatnio to rozliczyłem... O, tak... dzieciaczki teraz będą się awanturować. Wszystko po kolei kosztowało mnie 28,5 tysiąca złotych łącznie z zakupem auta. No i dwa komplety kół, tak? No to możemy tam sobie trochę zdjąć, ale no to jest takie bez kół drugich niewyjęte 26 tysięcy. 26, ale to łącznie z zakupem. A kompakt kosztował jakieś grosze? 1450 zł. 1450, bo kupiłeś kompakta z uszkodzonym silnikiem. Z uszkodzonym silnikiem, z przebiegiem, bo to też ważna sprawa. On ma tylko 176 tysięcy przebiegu udokumentowanego, ja mam wszystkie papiery. Czyli to jest oryginalny przebieg tak, tego kompakta. Tak, więc buda jest bardzo sztywna. Przebieg budy. Buda ma tyle. Silnik niósł typowo, nie wiem, jak one wszystkie, 120 tysięcy mil.
No ale jest po rewizji, problemów żadnych nie sprawi. Nie, to będzie chodzić, ładnie pracuje. Jest spoko. Jaki masz teraz bieg rzucony? Piątkę. Piątkę? No. Przy 90 na godzinę? To trzeba trójkę wrzucać. Co Mariusz, mierzymy 100-150? Możemy spróbować, no nie wiem co to wyjdzie. To on liczy ten Race Logic tak, jak jesteś poniżej, to już możesz mu wklepywać, on policzy sam moc tu do 150. Wiem, no. Abyś przekroczył tylko tę prędkość. Musisz odpowiednio zredukować bieg. Tylko nie na jedynkę. Tam wyszło 7 z hakiem. Sprawdzamy. Porównujemy. Taycan Turbo S 3 sekundy powinien jechać. Sprawdzamy od 100 do 150. McLaren MP4 3,1 sekundy. Krzysztof. Mariusz, to słabo wychodzi. To dwa razy dłużej. Jedzie ten kompakcik, no. Co tu dużo mówić. Tam jest jakieś Audi, musimy je dogonić, musimy zniszczyć mu świadomość. Kompakt go wyprzedzi, zajedzie mu drogę, on będzie się dzisiaj moczył codziennie. O, liczba. O, no szybko jechaliśmy. Ale te pile trzymają w zakrętach. Ja pierdzielę. Ale to jest poezja. Gość ma rejestrację P. PY. Pyra. P. A mogło być samo P, to wtedy nie trzeba było pisać P. P. Obiecałem Mariuszowi, że nie będę katował. Lepiej dotrzymaj słowa. Może ja i na rehabilitację chodzę, ale... Nie, to nie boję się. Z takimi lamusami człowiek sobie radził w życiu. Oczywiście ucieczką. A to jest sześciobiegowa skrzynia? Nie, pięcio. Czy to już jest ostatni bieg? Tak. Więcej nie ma? Nie ma. Dobra! Jest bardzo pewny ogólnie, się też nie nosi go mocno. Nie no, zajebiście się trzyma drogę. No Boże, zajechał drogę i wszędzie blokował ruch, no. Co za ludzie. Ach, ach te niemieckie autostrady. Jak oni jeżdżą, to sami Polacy to najechali. Damy prędkości. Czuć, że ta masa samochodu jest nieduża, że to kompakt, ale pomimo tego trzyma się drogi spoko. Szczególnie przy tej prędkości. Ile my jedziemy na godzinkę? Ojejku. Chyba za wolno jeszcze. Ja myślę, że to odpuść, wiesz? Nie podoba mi się to. Dobrze jest, Mariusz. Nie. Ale idzie. Kurde, weź mi, zostaw mój samochód. A ty masz ten pomad? Mam. I działa, i wszystko działa, tu jest. Elegancko. Dobrze jedź. Nagramy śluczniki? Chyba nie. Pewnie nic nie widać pod światło. Ale to bardzo dobrze. I proszę Cię, odpuść. Czas jest potrzebny. Nie, no przecież zwolniłem. Już jedziemy tylko powoli. Berlin Wschodni, Berlin Zachodni. Gdzie dzisiaj ta droga zaprowadzi mnie? Dobrze, już dobrze. Nie będę katował. Już widzę stres w oczach Mariuszka.
podoba. O, jedzie motocykl, trzeba się z nim ścigać. Krzysztof! No Mariusz, musimy zobaczyć, motocykl jedzie, wiesz co to znaczy. Naprawdę już mnie denerwujesz. Samochód versus motocykl, to są najlepsze wyścigi. Denerwujesz mnie. Ale to turystyczny, to nie będzie szybko jechał. Czekaj, zaraz podjedziemy pod niego. Takie szybkie porozumienie. A on już wie, o co chodzi. I cyk, napierdalamy. Nie, to turystyk, daj spokój. Mariusz, przecież zwolniłem. Jadę 50 km mniej niż jechałem wcześniej. To ja wiedziałem, że to jest błąd, żeby ci pozwalać wsiadać za kierownicę. No goni nas ten motocykl. To niech przegoni. Przecież już prawie stoimy w miejscu. Dobrze, patrz, to już zmieniam pas na prawy. Prawie nie jedziemy w ogóle. Prędkość 0 km na godzinę. Ja już płaczę. Nie tam. Dobrze idzie. Ja nie wątpię, że on dobrze idzie. Nie, ładnie zbiera się ten silniczek. Nie ma co pierdzielić. Ma moment obrotowy. Reakcja na pedał gazu jest przyjemna. O! Ograniczenie do 80 na godzinę. W tym rejonie obwodnicy Berlina. Jestem zaskoczony. Ale ta klima prosi. Dobrze działa. Prawie jak u mnie w beczce. Czy Berlin, czy Białystok? Też tę literę B. Co za różnica? Zaraz coś przywalimy, będziesz miał rozwalony ten błotnik. Krzysztof. I to podpiszemy tam professors approved. Krzysztof. Dziś lepiej skończ te żarty. Zagniewałeś się, Mariusz? Tak. O, Subaru Turbo Forester. Ale fajny, biały. Mam uczulenie na rdze. Aż kichnąłem na pytek Subaru. Ale śmiesznie. Dobry samochód, Mariuszku. Ja mnie sprzedałem na twoim miejscu. Ale jest niego... Staw tutaj 1.8 wolno ssące z Passata. Przemyśl to. Może to jest dobra decyzja. Będziesz miał taki Passato BMW. Chcę przypomnieć, że ten samochód przez półtorej roku był moim daily. Ja mimo wszystko przejechał, od kiedy go mam, 6-7 tysięcy kilometrów. No, prawda. A ty masz opony zimowe do niego, na których zrobiłeś przebiegu? Przez dwie zimy łącznie 820 km. To jest dobre. Boże, Boże! Trzeba tak robić zawsze na światach, jak się stoi. Tak popuszczać sprzęgło, ruszać do przodu. Może być tak, że kierowca z tyłu pomyśli, że już ruszacie, ruszy i przywali wam w dupę, jesteście zarobieni. Porady profesora Chrisa! Tak. Ja tak Matizem kiedyś taksówkarza przywaliłem dokładnie. Chłop ruszył, ja mu w dupę się wpakowałem. Że Matiz miał taką siłę i taką bezwładność, że u taksówkarza nie było nawet śladu na zderzaku. I wyszedł, tak popatrzył i taki zawiedzony. Nie ma za co kasy ścisnąć. Ludzie, jak ty szarpisz tym samochodem, ty biegów nie potrafisz zmieniać. Bo tu takie są wyboje, dzieciaku. Kurwa, coś pękło. Już, się obudził BMW w tobie, tylko siedzę kierownicą, na dupie się komuś trzyma. W BMW nie trzeba umieć puszczać sprzęgła właśnie, bo jest koło dwumasowe i ono za kierowcę pełni. Tu wolniej, to są takie krzyżyce. Dobrze, już spokojnie, Marz. Ja znam ten Polbruk jak własną kieszeń. Skasujemy tę babę. Ależ skasujemy ją. Zabijemy ją.
Mariusz, nagraj swoją minę teraz, jaką masz. Nie. Mariusz się zdenerwował. Drodzy widzowie. Nie szanujesz. Ja nie szanuję. Mogę tak? Czy turbinę studzimy? Gęsi to. Szkoda, że miny Mariusza nie widzieliście, ale się zdenerwował. Powiedział, że ja nie szanuję jego samochodu. Mariusz, czy ja nie szanuję twojego samochodu? Bo nie szanujesz. Przecież jechałem delikatniusio. Nie jechałeś delikatnie. Jechałem delikatniusio właśnie. Boże, jakie światło dzisiaj złe. Dobra, to już koniec tego vlogaska. To jakiś link do ogłoszenia dać, tak Mariusz? No możesz dać. Chyba, że ja kupię pierwszy, to wtedy nie będzie linku do ogłoszenia. Jaki zgubiony życiem człowiek. No bo jeździsz, brzydko jeździsz, za szybko i nie patrzysz na dziury. Dobrze, jedzie kompakcik. Do widzenia, drogie dzieci. Drogie dzieci! Dzieci, tak.